zdaniem na halowym torze trzeba jechać bardzo ciasno i jak najbardziej płynnie, to jest w sumie tak samo jak na profesjonalnym gokarcie. Po prostu urywamy te centymetry w każdym zakręcie i później możemy nawet urwać ten metr, co przełoży się na czasy. Ja jeżdżę na profesjonalnych gokartach. Szczerze mówiąc, zaczęło się to niedaleko tutaj, w Miedzianej Górze zacząłem jazdę na pierwszym gokarcie. Zobaczyłem, jak profesjonalnie jeździ chłopak i po prostu, że tak powiem, tu złapałem tego bakcyla, też w Kielcach. I już jeżdżę 13 lat.